Dzień dobry. Poranne mgły na siedlisku. Czyżby jesień? To będzie wyjątkowo nudny tydzień. Bo nie wiem, komu przeszkadzało, żeby w tym tygodniu była taka temperatura jak w niedzielę. Piękne 20 stopni. Znowu ma być upał i chyba dopiero do niedzieli. W niedzielę się ma ochłodzić. Nie będę też jakoś specjalnie pracował tam przy stawie kąpielowym, bo okazało się, że tartak ma jakieś duże zlecenie i tą belkę dopiero mi dostarczą w piątek. W zasadzie to sam ją sobie muszę przywieźć. Także tam też nie ruszam. Pomyślałem, że pobawię się trochę z tym traktorem, bo wypadałoby go lepiej wykorzystać. To co, zacznę od tego, że przerzucę te koła. Zobaczę, na ile w ogóle da się tak zrobić i co to daje. Znaczy, w przypadku tych przednich kół to sporo to da, bo widzę, że ta felga jest tak zrobiona, że praktycznie o całą szerokość, prawie o całą szerokość opony traktor się poszerzy. Natomiast w tamtym przypadku to już tak nie będzie. Tam zobaczymy jak odkręcę, ale myślę, że to będzie jakieś 4-5 cm, które zyskam na szerokości. Okej, od tego zacznę, a potem będę myślał dalej, jak go ustabilizować. Dobra, przede wszystkim to stąd przyjadę, bo tu nie będę pracował. A tak, stanę sobie gdzieś tam w cieniu i tam będę się bawił. To koło musi pójść z tamtej strony, a tamto na tą. Bo bieżnik by się nie zgadzał. To poluzuję jeszcze z tamtej strony. Mam nadzieję, że za szybko ten podnośnik nie opadnie. A najpierw może tylko przymierzę. Dobra, wydaje się, że w niczym to nie przeszkadza. Będzie problem z dostaniem się do wentyla. Trochę jakby to wystawało poza randkę. Dobra, to opuścimy. Ciekawe, czy to wpłynie na jego właściwości jezdne. Teraz ten rozstaw jest szerszy niż tu z tyłu. Teraz widać, że one wystają poza tylne, no połowę bez bieżnika, połowę opony. A może tak widać, przepraszam. Ale słońce już mi tutaj dogoniło. Przestawię się tu, zresztą będę miał trochę równiej. Lepiej mieć równe, jak się podnosi już na zwykłym podnośniku. Znaczy tu też nie jest równo, ale jakoś tak się ustawię może tyłem tu jakoś. No to jest chyba najrówniejsze miejsce, a dodatkowo w dość głębokim cieniu od lipy, jesiennej lipy.
Pytanie brzmi, na ile ja teraz zyskam? Aż to sprawdzę. Tak było 8,2. Chyba nawet więcej niż myślałem. 8,2, tak jest 14. Czyli zyskuję prawie 6 cm po jednej stronie. Na rozstawie. No nie jest źle. Ciężkie. Oczywiście wystroiłem się w białą koszulkę. Uff, ale się zmachałem. No i dobra. Z czteroślady znowu zrobił się dwuślad. Bo ładnie się te koła jednak zmeczowały. Także teraz są w miarę równo. Jeśli chodzi oczywiście o zewnętrzną część traktora. Może te przednie jeszcze troszeczkę bardziej wystają niż te tylne. Dobra, no to już sporo powinno zmienić. To teraz by się przydało pomyśleć nad tym, jak przerobić ten tylny obciążnik. Dobra. Ale ja nie wiem, czy ja to będę teraz robił, bo tam mam tą beczkę. Pomyślałem, że tą beczkę przerobię. Ale wiecie co, poczekam na później. Niech tam będzie więcej cienia. Nie wiem tylko, czy on teraz tak... No trochę nieładnie wygląda. Wtedy był jakiś taki szczuplejszy. No dobrze. To ponieważ czekam na te belki, to w tym czasie mogę już ogarnąć tu wkoło basenu. Czyli podocinać folię, przysypać ją troszeczkę żwirem w tym takim rowku, który tu jest, woda z nim, w nim zresztą stoi, żeby mi już ten wiatr nie podwiał folii, rozłożyć geowłókninę. No i posprzątać. Tyle, tu już ułożyłem deskę, jednak będę robił ten taras, więc tak mniej więcej by on wyglądał. Będzie na jakichś 20 cm powyżej lustra wody. Duszno jak jabłki. Duszno, to prawda. O, tu się przyszedł przywitać z panem. Chciałem pobrudzić pana. Kluczkę masz?
na dziedzięcią. Czarny. Mhm. Muszę odpocząć. Znowu odpocząć. Tu koszulkę złą założyłeś do odpoczywania. Zniszczyłem technologiczną Unię Europejską. To niedobrze. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Ja ci powiem, co ja sądzę o tych nakrętach. Mogę powiedzieć do kamery? No słucham, zobaczymy, najwyżej nie wejdzie. No więc są setki, tysiące firm, które produkują. Wszystkie one musiały przestawić swój sprzęt. Tak. Zrobić nowe formy, nowy sposób mocowania. Nawet to pochłonęło miliardy dolarów. Myślisz? No może, trafił. Miliardy. A gdyby tak te miliardy dali na Podkarpacie? Na kanalizację na przykład. No, wodociągi. I wodociągi. Zwłaszcza wodociągi. To nie byłaby większa korzyść z tego dla nas. Tak. No. Nie chcę być kontrowersyjny. Dobrze, to mam rozłożone. Znaczy nie mam, bo tam mi brakuje. Tam gdzie to czarne, no 3 metrów gołopukniny, ale okej, i tak ją muszę kupić, bo będę potrzebował tam do odwodnienia przy domu, więc to i tak mi nie ucieknie. Ale ponieważ tego nie mogę dokończyć, no to tak, trzeba skoczyć do sklepu i to kupić. No to jestem w połowie i doszedłem do miejsca, gdzie muszę wpuścić rurę. Chodzi o to, że jak będę miał napełniony staw, no to może się przytrafić nam taka ulewa jak ta, która zgromadziła tą ilość wody w basenie. I wtedy ten staw może się zacząć przelewać. I przelewać się niekoniecznie w tym miejscu, gdzie bym chciał, tylko na przykład rozmaczać jakiś bok niepotrzebnie. Więc w tym miejscu wrzucę rurę, która będzie po prostu tą wodę, ten nadmiar wody odbierała. Czyli troszeczkę trzeba pokopać, a następnie tak wyprofilować folię, żeby ta rura była na niej i ten nadmiar wody po prostu spłynie tu, tu trzeba będzie się wkopać i spłynie tam dalej w te jeżyny i może do tamtego stawu w lesie. No to... Działaj. Będę. Nie mam żwiru, no. Przestoję w tym odcinku będą, bo wszystko mi się kończy, a to belka się skończyła i będzie za tydzień. To z pieskiem się pobaw, bo nie wybawiony. A to geowłóknina. A to żwir się kończy. Tylko jedno się tylko nie chce skończyć. Właśnie się znowu zaczyna. Upał? No cóż. Nie, na razie jest chłodno. Słońce gdzieś tam
nisko za lasem. Tylko tyle mi zostało. Mało, to co bomba. No. Może jak się powiesz, tak rozsypię delikatnie, tak starszy w tym stawie. Dobra, no to... Działaj. Gulliverku, nie płacz. Nie pasują mu te zabawki. O, to jest dobre. Ładną masz? Oho, słuchajcie, będą chyba opisy przyrody. Tak, i Marta pokaże też staw. Sąsiad kosi tam łąkę, więc będziemy mieli trochę traktora w tle. Dobrze, to tak, ten żwir rozsypałem w koło. Trochę za mało tego żwiru jeszcze, ale mi się skończy. W zasadzie tam trochę jeszcze mam, ale chcę go zostawić na to, żeby tam z kolei wbetonować podpory pod pomost, czy tam taras. Jedną rzecz jeszcze zrobię, zanim zajmę się tym tarasem. Tu tak zacząłem przymierzać. Tu gdzie niegdzie te belki tak idealnie nie dotykają podłoża. I chcę dlatego przyczepić jeszcze taki pasek geowłókniny z dwóch powodów. Jeden, pierwszy to taki, żeby mi żwir się nie wysypywał. Chociaż to akurat mało prawdopodobne. Malutki, nic ty tu chcesz. Akurat teraz jak pan nagrywa, przecież nikt ciebie nie chce oglądać. Idź sobie, idź. Idź, guzie ty. Więc raz, że ten żwira, chociaż tak jak powiedziałem, to mało prawdopodobne, żeby się przesypywał nam tutaj do strefy pływania. Natomiast rośliny już prędzej mogą sobie znaleźć miejsce i potem będą nam tutaj wisiały jakieś korzenie. Więc żeby się przed tym ustrzec, to sobie taki pasek, takie paski geowłókniny dookoła basenu poprzyczepiam. Co ty tu robisz? Będziesz się tu kąpał?
No tu jest dobra wysokość na ciebie, akurat główka by ci wystawała. No. Dobra, to ten etap mam za sobą, naokoło tą geowłókniną obiłem barierę, przyłożyłem też w takich najbardziej newralgicznych miejscach cegłami, żeby wiatr mi tego nie zwiał. No i można chyba zamówić żwir, tak wolałem, powiem szczerze, wolałem najpierw zrobić tu te schodki do końca. Czyli potrzebna mi tabelka, a potem odjechać już stąd tą przyczepą, pozabierać te stoły i wtedy ten żwir, może panowie zgodzą się tutaj dojeżdżać i tu go wysypywać. No, tak byłoby idealnie. Jest tu trochę pochyło, oni nie lubią, no ja to rozumiem, bo jak się podnosi tą wywrotkę, no to wtedy ten samochód, jak jest pochyły, może się przeważyć. Oni tego niespecjalnie chcą, no ale może uda mi się ich przekonać, żeby jakoś tak staną tu bokiem i wysypią. No i co? Jeszcze trzeba policzyć, ile tego żwiru. No, kilkanaście metrów to tu na pewno wejdzie. No to czas na śniadanie. Dobrze, to teraz zajmę się pomostem, czy też tarasem. On z jednej strony będzie oparty na tych belkach, a z drugiej to będę musiał wbetonować trzy podpory. Ponieważ ma szerokość 2 metry, a długości pewnie będzie miał pod 4-3,5, to wbetonuję tu trzy podpory. Pójdą trzy belki w stronę stawu, a na nich jakieś deski trzeba będzie znaleźć. To działam. Dobra, czas pobawić się nową zabawką, pobawić się w spawacza. Doświadczenia tu nie mam, ale myślę, że się szybko nauczę. Kupiłem trochę droższą, niż popytałem was w jednym z filmów, jaką spawarkę kupić. Kupiłem taką trochę droższą, mieściłem się w budżecie, bo kosztowało to 400 zł, ale uznałem, że taka za 200 może jednak być bez sensu wydatkiem.
bo nie będę z tego zadowolony. Także poćwiczę sobie na tych kotwach. Mam takie kotwy do tego pomostu. One są trochę za krótkie, więc dospawam do nich pręt i dospawam kilka takich prętów z boku. Natomiast stwierdziłem, że nie będę oszczędzał na wzroku i kupiłem taką automatycznie ściemniającą się przyłbicę. Będę wyglądał jak Lord Vader. Ona tak działa, że jak normalnie patrzę przez tą, jak normalnie poziram przez tą szybkę, to widzę, a w momencie, gdy zajarzy się łuk na elektrodzie, to wtedy ta szybka się ściemnia. No to działamy. Elegancko. To jeszcze dwa. Dobra, to wyspawałem. Każdy prawdziwy spawacz by mnie wyśmiał za coś takiego. Ale wiecie co? Trzyma się. No i nawet z tego spawu to jestem w miarę zadowolony. Trzyma się i najważniejsze. Wprawdzie złamałem pewnie przy okazji z 10 różnych zasad BHP. Ale wiecie co? Naprawdę jest gorąco. No to kotwy do belek mam gotowe, ustawione, tylko zalewać, ale to jutro rano. Dzisiaj jest za gorąco. Dzień dobry. Ponieważ dzisiaj będę robił beton, żeby tam zalać te stopy pod taras koło basenu, to pomyślałem też, że mogę przy okazji zrobić obciążnik do traktora. Pierwszy pomysł to był w ogóle taki, że przerobię ten, czyli się po prostu go przetnę na pół i połączę je obok siebie i wtedy będę miał niżej ten środek ciężkości,
bo w tym po prostu ten środek ciężkości jest dość wysoko i to nie do końca pomaga. Natomiast coś mnie tknęło, zadzwoniłem do firmy, która to produkuje. No i okazało się, że w tym jest bardzo dużo zbrojenia, dużo różnych prętów, także nie uda mi się tego przeciąć. No to zrobię nowy obciążnik. Mam taką starą rurkę, płaskownik, jakiś kawał pręta zbrojeniowego. Zrobię z tego konstrukcję do mocowania, a potem tą konstrukcję zabetonuję przy okazji betonowania tych podpór. To działa. Look. Patrzę. You are look. Zabetonujemy. Tu będzie po prostu tak klocek szedł i dotąd w miarę nisko. I tyle. To trzeba zrobić formę. Nie śmiejcie się. Nie chce mi się wbijać tego z desek. Zalewać. No dobra, to dzisiaj pierwsza dostawa żwiru. Zobaczę, czy traktorek się sprawdzi jako ładowacz. No tak gdzieś dotąd powinienem dać radę sypać. No pobawię się chwilę, chociaż już późno i gorąco. Ale to już przeniosę do następnego odcinka, bo ten film wyszedł całkiem długi. Na koniec zabawa dla Was. W filmie nawiązaliśmy do 6 znanych filmów. 5 polskich i 1 zagranicznego. Ciekaw jestem, czy komuś z Was uda się odgadnąć wszystkie 6 i napisać o tym w komentarzu.
góry dziękujemy. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.